Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, oczywiście witam was z mojej chaty, widzowie, wczoraj ktoś mnie okradł, ale ja wiem kto, to był Herobrine, widzowie, to był Herobrine, ale ważna rzecz, którą muszę zrobić, to poinformować innych o tym, że faktycznie taka sytuacja się wydarzyła i że mały Herobrine mnie okradł, no bo w sumie te rzeczy były u niego, aczkolwiek mam pewien procent, mały szans tego, że mógłby go ktoś chcieć wrobić, aczkolwiek małe jest na to prawdopodobieństwo. W każdym razie dzisiaj to sprawdzimy, pójdziemy sobie też do Steve'a i z nim porozmawiamy o tej całej sytuacji, zobaczymy co on o tym sądzi. No bo on jednak twierdził, że Herobrine mały może wrócić. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze trochę do tego czasu minie. Aczkolwiek już włamania na chatę to już jest jakaś tutaj, że tak powiem, jakiś taki, jakby to powiedzieć, powód. Powód do tego, żeby się zacząć martwić. Ja na całe szczęście odzyskałem wszystko, co straciłem, więc jest git. Pisaliście mi w komentarzach, żebym zrobił sobie netherite'ową zbroję i ją ulepszył. Ale, widzowie, jakoś powiem wam, że... nie chce mi się. Jakoś mam tą diamentową, mi się tak podoba. Jakby mi się w ogóle nie podoba wizualnie netherite'owa zbroja. Diamentowa wygląda o wiele, wiele lepiej. Jest taka typowo minecraftowa, a ten netherite'owa to mi się już kojarzy z takim tryhardowaniem, że szok. Ale macie rację, trzeba zrobić jedną taką zbroję, która będzie, że tak powiem, mnie chronić. Ale ja na samym starcie, zanim cokolwiek rozpoczniemy, to muszę was serdecznie zaprosić, uwaga, na ten nowy, przecudowny rok. Zapraszam was na sklep Parion Style, ponieważ tam możecie sobie kupić mojego breloka, bo wrócił, już wrócił. Nie miałem jak wam tego powiedzieć, już wrócił w sumie na koniec poprzedniego roku, ale teraz już wróciły, są znowu w sklepie, możecie znowu kupować, więc koniecznie kupujcie, macie również tam możliwość kupienia większej ilości breloków, bo ja tu mam 3 takie breloki, więc serdecznie was zapraszam, możecie tam pójść i sobie kupić, tak samo kubeczek tam też jest, więc wszystkie jakieś takie rzeczy związane z palionowem tam znajdziecie, zapraszam serdecznie, kupujcie breloka, wrzucajcie na story, ja oczywiście wszystkie storki widzę, zostawiam tam serduszka, a czasami nawet wrzucam story do siebie na story, udostępniam dalej, więc myślę, że warto. Dobra, lecę do paliona, bo muszę mu powiedzieć o tym, że mały Herobrine tutaj coś kombinuje i że chciał mnie okraść, ja mu pokażę w ogóle tam to miejsce w tym, bo ja nie wiem, czy on to widział, wiecie, tam gdzie byliśmy. I też muszę spytać się o te słupki, nie wiem czy on nie widział też, dobra. Puk puk, tutaj jest taki odpowiedni dzwonek, uwaga, dyn 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 dyn. Halo? Halo? Dyn, co? Dyn dyn, Paweł, kanapka. Chodź, muszę ci coś powiedzieć. Bo jest przypał, wczoraj ktoś mi się włamał na chatę i powiem ci więcej, ja odkryłem kto. Ale nie co, zgadniesz. Ktoś się włamał na konto? Nie, włamał mi się do mojej chaty w Minecraft. Ktoś z Palionowa zrobił włam i chciał mnie okraść. I odkryłem wraz z widzami, że to byłeś ty. Obstawiam, że... Co? Nie oszukuj. Okradłeś mnie. Ale, a jakie masz podstawy? Nie mam żadnych. Nie no, to nie ty. No, odkryłem, że mały Herobrine mi stary ukradł. Bo to wszystko... Nie wiem, widzisz tamtego małego Herobrine'a tą skrzynką? Ale kolorowe! Ej, też tak, patrz co. Co? A, no tak, zrobiłem słupki se kolorowe, no. Dobra, no ale wróćmy do no. Tam jest ten Herobrine, ten jego posąg. Byłeś tam pod tym posągiem? Pod... tam było... czekaj. Ja nie wiem, czy o tym mówisz, czekaj. Dobra, no to chodź, polecimy tam, pokażę ci to, bo ja tam znalazłem moje itemy, które mi ktoś ukradł i w ogóle to są jakieś słupki w ogóle takie, widzisz to? Netherrackowe. A to już widziałem i tą skrzynkę też widziałem. Dobra, patrz, tu jest taka dźwignia i jak się to otworzy, to jest zejście. A tu jest więzienie jakieś. Tak, tak, ale tutaj to jest jakieś małego Herobrine'a i ja w tym miejscu, tutaj, dokładnie w tym miejscu, była cała moja zbroja, a na górze tutaj normalnie postawiony ten mój hełm. Ja tu schodziłem i, nie było tego, ale to dawno. Ale kiedy tu byłeś? No właśnie, a ja tu byłem wczoraj, dawno, nie? Dawno. Więc ktoś mi tutaj, znaczy ktoś, no myślę, że Herobrine, aczkolwiek jest pewien procent szans, że ktoś mógł, że tak powiem, go wrobić i dlatego przyszedłem do ciebie się spytać, czy a po co jest przypadkiem w ogóle, to nie ty. Po co jest to miejsce i czemu jest ten? Nie no, to nie ja, no stary. Co, które miejsce? To? Tutaj? To, no. No jakieś więzienie, stary, ja nie wiem, to już powstało jakiś czas temu, w sumie jak powstał ten posąg, to wtedy. I to zbudował mały Herobrine, czy ktoś mu pomagał? Nie mam pojęcia, ja to po prostu odkryłem i nie wiem, czy to... Aha, poczekaj, tu jest ta skrzynka, już tak się zdziwiłem, co to tak nisko ta głowa jest, nie? Nie, no wydaje mi się, że mały Herobrine to zbudował, albo ktoś zbudował, wiesz, ja też mam taką, w ogóle nie wiem, czy wiesz o tym, ale to czekaj, to po cichu muszę ci to powiedzieć. Ja ostatnio z Dave'em odkryłem, widzisz tam te szkielety nasze? Nie wiem, czy no ci tak, no mówił. No tak, no całe skiny nam waliło. Tak, a wiesz kto to robi? No nie. A to nie wiem, czy ja ci mogę mówić, nie wiem, czy mi Dave nie zabronił. Ale dobra, jakby co, to nie wiesz tego ode mnie. Tam jest sytuacja taka, że po prostu Dave to robi. Dave? No, on po prostu jakby w nocy traci świadomość i on tam idzie i robi coś z tymi skinami. I dlatego ja tak się grubo zastanawiam nad tym, czy ten skin nie został wybudowany przez kogoś z nas po prostu.
I czy za tym wszystkim nie stoi ktoś tutaj na palionowe? Tak może być, stary, i dlatego ja tym bardziej się boję. Naprawdę to on wszystko zrobi. Tak, ja to odkryłem normalnie na odcinku, ja mu to powiedziałem, on już o tym wie. Ale to jest właśnie mega podejrzane, że jakby ten Herobrine przejmuje nad nami jakąś kontrolę tak zdalnie i on po prostu jakby nam robi takie psikusy. No nie wiem, mega dziwne to jest. Ja ogólnie idę zaraz pogadać sobie ze Steve'em o tym wszystkim, jestem ciekaw, co on na ten temat sądzi. No ale tak postanowiłem, że cię poinformuję jako burmistrza tu palionowa, żebyś wiedział, co się dzieje. No ja liczę, że Steve nam z tym pomoże, nie? To jest jego syn, on ogarnie tak najbardziej. A ja mam nadzieję, że ty w końcu wywalisz bzyka stąd, bo on tu się nielegalnie wprowadził. Ale jak on długo tu jest, no trzeba go spłoszyć. Dobra, słuchaj, ja lecę do Steve'a, trzym się, jak będę coś wiedział, to dam znać. Dobra. Pozdro, dobra. Elu. Trzymaj się, na razie. Dobrze, lecimy do Steve'a, muszę z nim porozmawiać na ten temat, bo jestem mega ciekaw, co on tutaj, że tak powiem, wyczyni i co on nam powie na ten temat. Ja muszę mu pokazać tamto miejsce, nie wiem, czy on go w ogóle widział i powiem mu o tym, że co się tutaj dzieje, aczkolwiek nie będę mówił o tym, że Herobrine przejmuje nad nami kontrolę, bo on może się bardzo przerazić. Dobra, tam są otwarte drzwi, normalnie chłop wietrzy w domu elegancko. Halo Steve, czy on jest w domu w ogóle? Halo Steve! O! Co ty tu robisz? Myślałem, że jesteś na chacie. Obserwowałem cię jeszcze, co? Good morning, everyone! Rozmawiałeś z palionem, widziałem tam. A, co? Podglądałeś nas? Widziałem to. No bo lewitowałem na strychu i obudziłem się na dachu. Okej, rozumiem. No dobra. No to, czyli po prostu podsłuchiwałeś. To co słyszałeś? Inaczej, ja nie słyszałem nos, ale po prostu widziałem. Po prostu widziałeś. Jednak, no, nie słyszałem takiego wysoka. No dobrze, Steve, a ja mam pytanie, jak tam twój angielski? No. Czy przez mieszkanie na Palionowej już nie nauczyłeś się lepiej mówić po polsku? Powiem ci, że tak, no to ja już zapomniałem angielskiego, nie? Ja w ogóle nie przestałem mówić tym językiem. A jak jest dzień dobry? Good morning. O, no to widzisz, ty jeszcze umiesz, akcent ci został, nie? Ja to mam we krwi, rozumiesz, tylko że po prostu nie da się gadać po angielsku. Ty, a ja mogę tego dziobaka na siebie zabrać? Nie wiem. A jak ty to robisz? No ja po prostu podchodzę, ja on wtedy też podchodził. Aha, no to nie, widzę, to tak... Teraz nie chcę, wiem czemu. O, czekaj. Siądzie mi? Nie, leci do ciebie. Nie. Ajajaj, dobra, on zna swojego pana. No, znam. Pajek leci, Pajek siadł do ciebie, no dobra, elegancko. Oczywiście. Dobra, słuchaj, czekaj, musimy porozmawiać, ale to musimy się zamknąć, bo nikt nas nie podsłuchiwał, chodź tutaj. A to ktoś jest w ogóle? Tu musimy se siąść, elegancko, patrz, robimy tak, tu se siądę. Dobra. Bo jest parę spraw do obgadania. No, co jest do obgadania z twojej strony? No, co sądzisz o tym, bo zwykły jest bogaty w miód i co, bo ja miałem taki plan, ale ja się z nim nie dzieliłem z nikim. Aha. Co sądzisz o tym? Żeby zrobić napad na magazyn bzyka z miodem. Ja sądzę, że jest to bardzo dobry pomysł. Myślę, że wiesz co, on tam ma ten domek taki, co obok Pawła mieszka i tam byś mógł pójść i cały miód mu zajorać. Dosłownie. No i jakbyś to wtedy zabrał, to wiesz, to byłoby git, nie? Milion IQ. No. Potrzebujesz żelaza. Potrzebujesz żelaza? Tak. A do czego? A, na wiadro? Żeby zrobić lejek. A, lejek. A, że tak chcesz to zabrać, że lejkami wynieść to stamtąd. No dobra, no jest to jakiś... zobaczymy, może będzie inny pomysł. No dobra. Słuchaj, ja do ciebie przyszedłem spytać się o inną rzecz, ponieważ wiesz, mnie troszkę męczy dalej sytuacja związana z tym małym Herobrine'em, nie? No. I ogólnie ktoś mi się włamał na chatę, no i mi się wydaje, że to jest mały Herobrine. Na chatę, dobra, poczekaj, dam ci coś do picia. Co tam się stało na tej chacie? No ktoś mi się włamał na chatę, ukradł mi diamentową zbroję i mój tostowy kask, który tak naprawdę jest żółwim kaskiem. No i po prostu ukradł, nie? Ale ja to odnalazłem już, jakby odzyskałem, nie? Jak to odzyskałem, to znalazłem, gdzie to było i no i wyszło na to, że mały Herobrine to zabrał. Chodź, pokażę ci, gdzie to było, chodź. Pokaż, no bo mnie to trochę ciekawi. Trochę cię to ciekawi, no dobra. To chodź, musimy polecieć tu, bo tu jest ten posąg Herobrine'a, nie? On ma skrzynkę jakąś tutaj dziwną. No i nie wiem, czy wiesz, ale tu jest takie ukryte pomieszczenie, nie? Gdzie? Tu. Kolejne, bo Boże. No, kolejne. Patrz, i on tutaj się do jakichś dziwnych rzeczy przygotowuje ogólnie. No i dokładnie dopiero. w tym miejscu była moja zbroja i ten kask, nie? No i ogólnie ja chciałem się ciebie spytać, czy jest to możliwe, żeby to z Herobrine robił. No kurde, tutaj akurat? No. Ja to cichę chcę. O nie. Nie wiem, no myślę, że no, jest to możliwe. Dobra, a ja jeszcze jedno pytanie mam w takim razie. Czy jest taka możliwość, czy wiesz może, czy twój ojciec Herobrine, ten stary, był w stanie jakby kontrolować umysły innych i sprawiać, żeby oni robili to, co on chce? Powiem ci tak.
Ja go widziałem ostatni raz, gdy miałem chyba 3 lata, więc... Aha, ale z żadnych historii nie znasz, tak? Wydaje mi się, że mógłby, aczkolwiek no, myślę, że jeżeli on tego nie mógł, to Firoz może to umieć. Aha, że w sensie, że to, że... Czyli rozumiem, że co następne pokolenie Herobrine jest silniejszy? Na pewno ewoluują, na pewno. Ewoluują, no dobra. A czy Steve z każdego pokolenia jest mądrzejszy? Myślę, że tak. Aczkolwiek Steve jest tylko jeden. Steve jest tylko... No nie no, a ty jesteś tym... Nie no, jak ty, a ojciec Herobrine'a to kto był? Tego starego. Nieważnym. No dobra, nie rozumiem. No. Po prostu jestem jedynym w swoim rodzaju i teraz tego nie ten. Rozumiem. Jestem przecież tym. Dobra, czekaj, co ty tu zepsułeś, że to jest takie dziwne? To a, dobra, no. Tak. Tak to było. Dobra, dobra, już odkryłem. Nie, robisz dalej tu, no, tak czekaj, to musi być. A co to jest? No to jest mapa tu palionowa. Ale tu to, to. To, no to jest twój skin. Naprawdę? O Boże, faktycznie. Oh my god. No właśnie, on dalej ma czerwone oczy chyba, chodź, zobaczysz to w ogóle. Czemu ty tego nie zmienisz? Nie, no. No bo ja już tam nie mieszkam, jakoś mnie to nie miałem do czasu, rozumiesz? No, no patrz, dalej masz czerwone oczy i tam w ogóle jest jakieś czerwone rozlane przed tym, jakieś takie dziwne rzeczy. Ty w ogóle, tam z tyłu jakiś czerwony ludek jest, co to jest w ogóle? Dlaczego ty nie dbasz o miejsce swojego zamieszkania? Ale wiesz, że już tam nie mieszkam, no ale, ale to jest twój teren, nie? Zaniedbałeś go. Ty, a właśnie, a co, te słupki. Bo ja, kurczę, obawiam się, bo ogólnie, jak byliśmy na tym starym Palionowie, tam był kiedyś też Herobrine i tam się takie słupki pojawiały, nie, jakby. Czy tam, czy wiesz, po prostu były takie słupki i ja się, zawsze te słupki mi się kojarzą z czymś złym, nie? I ja się zastanawiam, bo one tu się niedawno pojawiły, no i właśnie tak się zastanawiam, czy, wiesz, troszkę się boję, że mały Herobrine może wrócić, nie? Czyli może wrót, no to jest już pewne, nie? Ale no nie ma co ten, no nie ma co się tym przyjmować, no to jak się stanie, nie? No dobrze sobie, no... A, czyli nie ma... Aha, że to jest pewne, że to wróci. To jest tak pewne, jak to, że umrzemy już w starości, rozumiesz? To aha, i tak nadejdzie. Aha, rozumiem. Więc, no dobra, Steve, no to ja już chyba wiem wszystko, co chciałem wiedzieć, nie? Tak się chciałem podpytać. Ja jestem troszkę zestresowany, troszkę się tym martwię, ale wrócę do domu, najważniejsze, że już nikt mnie nie okradł i tak dalej, nie? Więc, no trzym się ciepło i... Jakby nie patrzeć, to połowa palionowa jest moja. Jakby nie patrzeć, to tak jakby, tak, no. To my god. Jakby nie patrzeć, to nie wiem, dlaczego aż tak dużo masz. Myślę, że musimy ci troszkę skonfiskować. Ile skoczyć do wody. Dobra, Steve, trzym się, ja lecę do ciebie na chatę. Elo. Oj, widzowie, ciężka sytuacja. Steve przyznał mi, że Herobrine może mieć jakieś takie supermoce i może kontrolować czyjeś umysły. Zresztą mamy też na to potwierdzenie, no bo jednak Dave również tam coś z tymi skinami kombinował. No i mega mi się to nie podoba i mega mnie to stresuje w sumie trochę. No ale musimy odkryć, co się jeszcze tu będzie więcej działo. Mam nadzieję, że... Wiecie, czego się boję? Boję się tego, że jakby, że ja już jestem pod jakimś działaniem Herobrine'a i że on mi już każe jakieś rzeczy robić i że ja tak naprawdę może już tutaj coś odwalam, a ja nawet o tym nie wiem. To jest mega straszne. Najlepiej jakby ktoś mnie kamerował przez 24 godziny i żebym wiedział, czy przypadkiem ja tutaj jakichś dziwnych akcji nie odwalam.